Zlatan Ibrahimović jest postacią nietuzinkową. To już nie tylko postać znana dzięki swoim piłkarskim osiągnięciom. Zlatan to wręcz celebryta, któremu otwierane są niemalże wszystkie drzwi. W każdym klubie, w którym grał, Ibra wnosił bardzo wiele dobrego. Wszędzie zdobywał trofea, wszędzie zdobywał dużo bramek. Jego upór i determinacja doprowadziły go na piłkarski szczyt. Niestety lada dzień Ibrahimović może zawiesić buty na kołku i oddać pola młodszym kolegom po fachu. Na koniec swojej kariery postanowił podjąć ostatnie wyzwanie. Wyzwanie, któremu jak zwykle podołał. Wyzwanie, które na długi czas będzie z nim kojarzone. Historie, o których usłyszycie w filmie, to tylko część tego, co znajdziecie w najnowszej książce Zlatana Ibrahimovicia – Adrenalina. Film powstał przy współpracy z księgarnią sportową Labotiga.pl, w której możesz właśnie zdobyć świeży egzemplarz Adrenaliny. Link znajdziesz w opisie pod filmem. Dzisiejszy specjalny odcinek nazwałem Jak Zlatan odbudował wielki AC Milan. Zapraszam do oglądania. W 2019 roku Ibrahimović zakończył przygodę z amerykańskim Los Angeles Galaxy. Wniósł do zespołu bardzo wiele, wszyscy będą pamiętać jego debiut. Jego drużyna przegrywała 1-3 z Los Angeles FC. Ibra pojawia się na boisku w 71 minucie. Mecz kończy się wygraną Galaxy 4-3. Szwed strzela dwie bramki, tą decydującą o wygranej strzela w końcówce. Miasto Aniołów oszalało, wszyscy oszaleli. To było coś nieprawdopodobnego. W pomeczowym wywiadzie Ibra powiedział: chcieli Zlatana, to im go dałem. Łącznie napastnik rozegrał 58 oficjalnych spotkań, w nich strzelił 53 bramki i zanotował 15 asyst. Wbrew pozorom nie była to jednak usłana różami współpraca. Ibra przyszedł do szatni, która nie angażowała się w 100% przez cały sezon. Drużyna spinała się dopiero na play-offy. To się Zlatanowi mocno nie spodobało. Szwed postanowił zaproponować swoim kolegom układ. Za pierwszą część sezonu nikt nie weźmie wypłaty. Pieniądze dopiero będą za fazę play-off. Ibra przyszedł do Stanów Zjednoczonych z misją popularyzacji piłki nożnej. Umówmy się, w Stanach ten sport jest numerem 5 lub 6 daleko za koszykówką czy futbolem amerykańskim. Przez okres gry dla Los Angeles Galaxy Ibrahimović pokazał kierunek rozwoju MLS, który możemy obserwować obecnie. Po przegranych playoffach i zakończeniu sezonu w 2019 roku Szwed myślał o zakończeniu kariery. Wtedy jednak do gry weszła nietuzinkowa postać Mino Raiola. Zlatan i Mino poznali się w Amsterdamie, kiedy to Szwed był piłkarzem tamtejszego Ajaxu. Przez te wszystkie lata współpracy między nimi nawiązała się niesamowita więź. Sam Ibra określa Raiolę jedną z najważniejszych osób w życiu, nazywając go przyjacielem, bratem, a nawet ojcem. To właśnie Mino wpłynął na zdanie Ibrahimovicia, który chciał kończyć karierę po przygodzie w Stanach. Raiola zaczął zarzucać swojemu klientowi, że ten nie może od tak skończyć z piłką w Ameryce. Nazwał Ibrę mięczakiem, co podziałało na niego motywująco. 38-letni wtedy piłkarz zgodził się na ostatnie wyzwanie w swojej karierze. Ale musiało to być prawdziwe wyzwanie, które będzie podnosiło adrenalinę w jego krwi. Pewnego dnia Zlatan obejrzał film dokumentalny o Diego Maradonie. Zobaczył atmosferę panującą w Neapolu. Ówczesny stadion San Paolo w każdym meczu tętnił życiem. To nakręciło Ibrahimovicia. Szybki telefon do Raioli i zakomunikowanie, że Zlatan chce dołączyć do zespołu Napoli. Negocjacje przebiegają całkiem sprawnie. Strony dochodzą do porozumienia. Wtedy trenerem był Carlo Ancelotti, który wcześniej miał już okazję trenować z Ibrą w Paris Saint-Germain. Szwed spotkał się też z Aurelio De Laurentiisem. Wszystko idzie zgodnie z planem. Niestety wysypuje się to w dzień podpisania kontraktu. Ancelotti wylatuje z klubu. Nowy trener Gattuso nie widzi miejsca dla Ibry. Zlatan zostaje na lodzie. Rozmawia z Raiolą o innych możliwościach. Napastnik pyta wprost. Komu najbardziej się przydam? Która drużyna siedzi w najgorszym gównie? Odpowiedź dała Atalanta Bergamo. Milan od wielu lat nie potrafił nawiązać walki o mistrzostwo Włoch. Scudetto było jedynie marzeniem kibiców rossonerich. Sam awans do Champions League był bardzo trudny do osiągnięcia. Klub potrzebował postaci, która tchnie nowego ducha w zespół. Kiedy Ibrahimović został wystawiony przez Napoli, Milan został rozgromiony przez Atalantę Bergamo aż 0-5. Ibra, gdy to usłyszał, wydał proste polecenie Raioli. Dzwoń do Milanu, idziemy do Milanu. Początkowo negocjacje kontraktowe nie szły po myśli. Dyrektor techniczny Paolo Maldini nie był przychylnie nastawiony do tego transferu. Sytuacja się zmieniła, gdy do akcji wkroczył Zvonimir Boban. Zlatan podpisał kontrakt i po wielu latach wrócił na San Siro. Szum medialny wokół tego transferu był niesamowicie wielki. Ruch ten miał swoich zwolenników, jak i przeciwników. Ci przychylnie nastawieni twierdzili, że Zlatan swoim doświadczeniem i ponadprzeciętnymi umiejętnościami wpłynie pozytywnie na zespół. Z drugiej strony niektórzy twierdzili, że Milan podpisując kontrakt z 38-letnim piłkarzem pali pieniędzmi w piecu.
Ibrahimović został zdyskredytowany, co podziałało na niego tylko mobilizująco. Tak właśnie działa Zlatan. Początek w Milanello był jednak bardzo trudny. Zlatan bardzo szybko przekonał się, dlaczego Milan przegrał niedawno aż 0-5 z Atalantą. To nie była już drużyna Gattuso, Pirlo, Nesty, Cafu. Obecni piłkarze, których zastał Ibra, nie wiedzieli, co to znaczy grać dla Milanu. Wielu z nich się obijało, nie dawało z siebie wszystkiego. Treningi wyglądały bardziej jak spotkania integracyjne. Na coś takiego Ibrahimović absolutnie nie mógł się zgodzić. Dlaczego nie biegasz? Zapytał Zlatan jednego z piłkarzy Milanu. Mylisz się, biegam. Taka odpowiedź nie zadowoliła Ibry, który ciągnął dalej. Ibrahimović jedną motywacyjną rozmową sprawił, że Obibok stał się treningowym wzorem do naśladowania. Ibra w zespole Rossonerich pełnił rolę mentora, opiekuna, starszego kolegi. Szwed zwrócił uwagę na to, że obecna kadra nie daje takich możliwości jak przed laty. Obecny Milan musi bazować przede wszystkim na motoryce oraz przygotowaniu fizycznym. Milan musiał być jednym ciałem, jedną drużyną, aby móc cokolwiek ugrać w Serie A. Ibrahimović pełnił rolę pośrednika między piłkarzami a trenerem Piolim. Gdy ktoś się nie przykładał na treningach, to Szwed pierwszy interweniował, zanim sprawa trafiała do Stefano. Tak krok po kroku Ibrahimović motywował kolejnych piłkarzy. Udało mu się prawie ze wszystkimi, wyjątkiem był Rafael Leao. Ibra sam przyznał, że próbował wszystkich znanych mu metod, bezskutecznie. Ostatecznie dał sobie spokój z Portugalczykiem. Milan spisywał się nadspodziewanie dobrze. Do ostatniej kolejki walczyli o Ligę Mistrzów. Przed decydującym meczem z Atalantą Ibrahimović w swoim stylu motywował kolegów. Powiedział, że są tylko jeden mecz od upragnionej Champions League. Rossoneri rozegrali bardzo dobre spotkanie, które zakończyło się ich zwycięstwem oraz przypieczętowaniem awansu do Ligi Mistrzów. Piękną klamrą zakończył się ten sezon dla Ibrahimovicia. Gdy szukał nowego wyzwania, Milan zebrał baty od Atalanty 0-5. Dzięki jego pracy oraz determinacji klub po bardzo wielu latach wrócił do piłkarskiej elity. Ibra podołał kolejnemu wyzwaniu. Można powiedzieć, znowu. Sezon 2021-2022 to dla Ibrahimovicia sporo meczów opuszczonych przez kontuzję. W spotkaniach, w których brał udział, dawał zespołowi bardzo wiele. Drugi sezon z rzędu Rossoneri walczą o Scudetto, a to nie jest już dziełem przypadku. Praca Ibrahimovicia u podstaw przynosi nadspodziewanie dobre efekty. Mistrzostwo Włoch byłoby czymś niesamowitym dla Milanu. Szwed jest ambitny, jego celem z pewnością jest tytuł. Taki obrót spraw mógłby być idealnym momentem na zakończenie kariery przez Ibrę. W końcu nie zawsze udaje się zawiesić buty na kołku, będąc na fali. Jednak z drugiej strony sam Zlatan wielokrotnie to podkreślał, że boi się. Boi się bardzo tego, co będzie po końcu. Jak będzie wyglądało jego życie po życiu. Czy będzie w stanie żyć, funkcjonować bez swojej miłości, jaką jest piłka nożna? Czy piłkarski świat jest gotowy na odejście Zlatana? To pytanie pozostawiam Wam.